bufor ciepła, zbiornika po gazie LPG 2700 litrów. A może popowiem trochę, jak to jest podłączone. Tutaj mamy ta pierwsza rura, to jest powrót z kotła. Kocioł mam na drewno, jakieś 35 kW, taki na razie stary, nie będę go pokazywał. Tutaj tak na każdym wyjściu w ogóle z tego zbiornika mamy zawory zwrotne, tam w odpowiednim kierunku ustawione. Tak, tutaj powrót z kotła, tutaj jest pompa. Taka 25-60, w sumie nawet za dużo jest tak na ten kocioł. Tutaj mamy tak zawór termostatyczny ATV na 50 stopni z kładką termostatyczną do podmieszania. Tutaj do góry, no i tutaj ta rura to jest zasilanie z kotła do bufora. Ona wchodzi w tym miejscu. A w sumie działa to spoko. Jakieś 2 godziny się pali, żeby zbiornik naładować. No ja na razie ładuję do 80 stopni, bo jeszcze naczynia w zbiorcze mam trochę za mało tych naczyń. No i tutaj takie termometry mam ich 5. W środku są takie kapilary na 30 cm. No na razie to jest taka prowizorka, bo docelowo tutaj mają być czujniki od domotlicza. Także tutaj tak kontrolnie można sobie podejrzeć. Tak, izolacja, zaizolowane to jest tak, że jest 3 cm pianki Armacell. Później jest folia NRC na to. Później jest 6 warstw folii, przepraszam, pianki. Taka pianka 5 mm. To jest wszystko później takie przekładki z tą folią NRC. Na końcu jest taka folia bąbelkowa, ogrodnicza. Takich warstw jeszcze będzie około 10 cm. A to, co zostanie, później już tam nie będę mógł dojść z tyłu. No to już resztę będzie po zabudowie. Dopiero zabudowa będzie tak tutaj, jak ta folia jest rozłożona. Te króćce też tak wystają. No od później to będzie zasypane granulatem styropianowym. I tak, tutaj od góry ta najwyższa rura. To mamy zasilanie na dom, na grzejniki. Tutaj grzejniki mamy. I tak, tutaj idzie to tą rurą. Później tutaj mamy zawór termostatyczny ATM. On jest 35-60. Później pompka, która cały czas pracuje, bo na grzejnikach są termostaty. I to wyjścia są na 2 rozdzielacze, które później tam obsługują dom. I tutaj mamy powrót z tych grzejników. O tutaj do zaworu to jest podmieszane. Dalej tutaj mamy ciepłomierz, który mierzy tam zużycie, jakie mamy na dom, na grzejniki. I to w sumie po tej stronie to już jest tyle. I teraz tak, ciepła woda użytkowa. To mamy tę najwyższą rurę zasilanie. Idzie sobie tutaj, na dół. I zbiornik 100-litrowy Wiesmana. No, on ma wężownicę około 1,8 m2. No i po prostu woda z bufora podgrzewa wężownicę, no i podgrzewa wodę. Tutaj dołem jest jeszcze rura niezaizolowana. I tutaj mamy powrót z tego. No i to jest sterowane chwilowo przez taki termostat prowizoryczny. Docelowo tutaj ten zbiornik ma też termostat w sobie, można podłączyć. Na razie tak to na chwilowo podłączyłem tylko. Powrót jest mniej więcej w połowie wody użytkowej, no, ponieważ tam ta woda dość będzie grzana wyżej. Tak to wygląda. Później tak, te tutaj wyjścia zmostkowane, to są wyjścia pod pompę ciepła, zasilanie zbiornika. Nie wiem jeszcze właśnie, w którym miejscu to będzie. Zobaczymy, do jakiej temperatury ta pompa będzie grzała. No po prostu można przełączyć albo wyżej, albo niżej. No zobaczymy, jak to wyjdzie. No i tutaj będzie powrót do bufora. Tu też nieskończony jeszcze jest z pompy ciepła. Tutaj mamy grzałkę. A ta taka jest, można powiedzieć, awaryjna. To jest chyba 3 razy 1,5 kW.
Tutaj na samym dole z zbiornika idzie rura do spuszczania. Tutaj też do napełniania układu. Dalej tutaj ta rura, dalej ta PP, która tam idzie z tyłu, to mamy do rurę do idzie do góry i tutaj mam te naczynia przeponowe. One są 24 litry. Mam ich 7 w tej chwili, ale chyba jeszcze 2 będę musiał dołożyć. No, tak, żeby nagrzać ten bufor do 90 stopni, to myślę, że 2 dołożę i będzie już ok. No i tutaj mamy jeden zawór bezpieczeństwa, drugi tam mamy przy kotle. Naczynia mam takie, ponieważ chciałem, żeby one były u góry, a jedno duże, nie dość, że jest droższe, to no to jeszcze musiałbym na dole je mieć, a tutaj nie będę miał miejsca na dole. No tutaj taki projekt pompy ciepła, który dopiero tutaj robię. To są 3 sprężarki jednofazowe, także pompa będzie trzyfazowa, można powiedzieć, taka kaskadowa. Jeszcze nie ma tutaj wymienników, brakuje. Właśnie są na etapie budowy. No i tyle, no dalej będziemy to izolować jeszcze w wolnej chwili. Potem do tego jeszcze cała tam elektronika. No ale to na to jeszcze jest czas. Jak na razie w tej chwili, no paliłem, jeszcze nie było tej izolacji, rury nie były poizolowane, no to tak ciepła woda wystarczy gdzieś na tydzień po napaleniu takiego zbiornika. Co prawda nam do 70 stopni tylko paliłem. No zobaczymy. Tutaj na razie ta folia jest zimna, no ale można spokojnie to dotknąć. No zobaczymy, jak to będzie po całej izolacji. To jeszcze też będzie jedna pompa ciepła, jeden ciepłomierz zamontowany też na powrocie. Też, żeby sprawdzić, jaką tę sprawność ta pompa będzie miała. No i tyle, coś tam zrobię więcej, to nagram.